Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na rozpakowanie malutkiego i taniego głośniczka od firmy ART. Jest to głośniczek bezprzewodowy Bluetooth. Cena jakieś 50 zł, tak więc bardzo, bardzo niedrogi. Jak będzie grać? No cóż, za tą cenę okaże się. Kompatybilny z tabletami, ze smartfonami. Ma też mikrofon i z tyłu mamy też jeszcze jakieś dane. Komunikuje się poprzez Bluetooth w wersji 2.1 lub wyższej. Moc 3 W. Pasmo przenoszenia 90 Hz do 20 kHz, stosunek sygnału do szumu 80 dB, bateria 300 mAh oraz wymiary, jak widzicie sami, niewielki. Mocny, dynamiczny dźwięk. To jest najciekawsza rzecz, więc to trzeba będzie sprawdzić w teście. Natomiast rzućmy sobie okiem na niego, jak w ogóle ten głośnik jest wykonany. Pewnie w tej podstawce mamy jeszcze jakąś instrukcję. Dokładnie jest instrukcja, natomiast to mnie dziwi, że nie ma kabelka w komplecie do ładowania tego głośniczka. Zobaczcie, instrukcja bardzo podstawowa, opis funkcji, opis przycisków, parametry. Natomiast zobaczmy już sam głośnik, czyli sam głośnik mam tutaj u góry. No, jakość wykonania adekwatna do ceny, moim zdaniem jest lekki, jak na taki głośniczek. Troszeczkę plastiku, troszeczkę aluminium, natomiast widać już jakieś niedoróbki wykończeniowe, tu jakaś dioda, a widzicie takie drobne tutaj jakieś odpryski, niedoróbki, włącznik on-off, o proszę bardzo, nawet nam zagrał, regulacja, takie wszystko w jednym, play, pauza, odbieranie połączeń, głośniej, ciszej i moi drodzy, ładowanie przez zwykły kabel smartfonowy, czy nie ma go w zestawie, każdy powinien go mieć w domu, jednak za tą cenę producent już go nie dał. No i bezpośrednie połączenie dla kabla mini jack, czy możemy sobie smartfon podpiąć przewodowo. Też tego kabla nie ma w komplecie, no ale zrozumiałe jest to ze względu na cenę. Producent chciał obciąć koszty zapewne. Mamy też takie antypoślizgowe gumowe stópki, no, które jakoś tam się sprawdzają. No cóż, pora go przetestować i jakiś poglądowy test dźwięku na pewno usłyszycie na kanale, a tymczasem zapraszam też na mojego Facebooka po więcej nowości. Link do Facebooka w opisie filmu. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!